Witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jak obrabiam krawędzie cięte przy płytkach. Co to w ogóle jest za płyteczka? Ta płyteczka będzie, już Wam pokażę, ona będzie tutaj na zabudowie komina. Ona przyjdzie w tym miejscu, czyli jest szlif z prawej, szlif z lewej. Mam to już wycięte. Krawędzie oryginalne, one są tutaj, już są obrobione, więc z tym nie ma wielkiej filozofii, tym bardziej jeżeli używacie Sigmy. No ale macie coś takiego jak tutaj jest i no, to trzeba jakoś obrobić. Myślę, że to będzie widać. Tu jest zrobiony, nazwijmy to marker czerwony, zostawiony z milimetr więcej niż potrzeba. Na rzecz, powiedzmy, dalszej obróbki tego. Tutaj sobie zeszlifowałem Sigmą. Mniej więcej teraz jest 1,5-2 mm, nazwijmy tej krawędzi prostej. No i teraz trzeba to wziąć i wyprowadzić, żeby to wyglądało troszkę po ludzku. I teraz jak ja się za to biorę? Po pierwsze, no kątówka z regulacją obrotów. Jak Boscha, tak średnio lubię. A kurczę, po pierwsze ta szlifereczka jest mega tania, szczególnie na Allegro. Nie jest mocna, ale mi chodzi o regulację obrotów. I teraz tak, w ogóle polecam ten adapter Click Clock Pro i macie coś takiego. Macie opisane, nazwijmy to, metalowe dyski. Jedynka, dwójka, trójka. Możecie sobie poustawiać gradacje. Że pierwsza to jest najgrubsza, czyli zgrubne zbieranie, druga średnie, trzecia to już jest w ogóle polerka taka finalna. Oczywiście można dalej używać takich padów i tak dalej, ale że jestem na etapie testowania tych dysków, no więc to sobie obrobię tymi dyskami. Ja pierwsze wstępnie, co to jest? To jest stówka, a to jest co? 200, a tutaj jest 60. No to nie wiem dlaczego tak mam opisane, ale dobra. To jest o tyle fajne, że nie raz zakładacie rzepa i no nie trzeba go odrywać. A tu macie tylko na magnesy. Wszystko się trzyma. Prędkość, trójeczka. No i lecicie. Najpierw, jeżeli macie płytki tak jak ja mam szkliwione, najpierw sobie to fazuję jakby od góry, żeby nie no, ograniczyć możliwość odprysków dalszych. Widzicie, to już praktycznie jest fajne, no ale tutaj jest ciutkę za grubo, no więc trzeba to delikatnie jeszcze ścienić. I teraz już jest, myślę, że to widać. A jak nie, to musicie uwierzyć, że to jest jednakowa grubość. I teraz sobie wezmę od razu 200. No naprawdę do tej krawędzi nie ma się do czego doczepić. To jest już kosmetyka totalnie. No ale lepiej delikatnie jeszcze zrobić. No i tak to wygląda. Postaram się Wam zrobić zdjęcie. Jakoś jak złapię tylko ostrość, bo pewnie na GoPro tego nie będzie tak jakoś widać. No i ja to tak zostawiam po prostu. Jeżeli już używacie naprawdę Sigmy, gdzie macie ustawianie zacięcia od 45 do 50 albo 55 stopni, nie pamiętam. Ja jadę na maksa, czyli właśnie te 50 albo 55 stopni. Więc mam bardziej rozwarty kąt, łatwiej mi się to potem jakoś tam dorabia i tak dalej. Widzicie, ładnie to wychodzi.
Jest to spoko. Za chwilę wam jeszcze pokażę, jak obrobić, czy jak ja obrabiam te, jak to się nazywa, gąbeczkami, bo też mam jeszcze gąbeczki na testy, więc wam pokażę, do czego ja używam i tak dalej. Teraz się nie będę wypowiadał, czy to jest dobre, niedobre, o tych dyskach i tak dalej, bo no, jeszcze parę metrów muszę tym ogarnąć. Pewnie na niedzielę zrobię film z recenzją tego. I tak to będzie wyglądało. Aha, jeszcze jak szlifujecie tymi padami na przykład, to nie róbcie w ten sposób, że jakby to wam pokazać. O, dociskacie tak punktowo. Tak i kurczę, potem tutaj są wydarte rzeczy i tak dalej. Tu miałem, gdzie to jest to? To miałem po pracowniku. To są stare pady, bardzo stare. Nie polecam tego adaptera. Widzicie, zamiast cały pad być jednakowo starty, to było tylko tak dociskane. A pad najlepiej, żeby leżał tak jak teraz jest, po całości i po całości się przesuwał. I on ma być delikatnie dociskany, a nie kurcze na chama. I potem te diamenty są popalone i tak dalej, więc z umiarem. Ze wszystkim z umiarem. Dobra, ta idzie na bok. Ja wam nareszcie pokażę, na jeszcze jednej wam pokażę, jak obrobić to kostkami. Następna obróbka jest zrobiona oczywiście kątówką. I teraz patrzcie, mam takie gąbeczki. To są nowe. Ja troszkę innych dotychczas używałem. 400, to jest chyba 200. To jest chyba 50, a to jest 100. I teraz tak, czemu tu mamy 100? Przeważnie tych kostek, kurde, to jest, przeważnie tych kostek używam tylko, żeby wypolerować, powiedzmy, jakąś tam krawędź, tą, a nie żeby jakoś tam masakrycznie dużo zbierać tego, co mi tutaj zostało. Te kostki są, powiedzmy, do delikatnych korek. Na 760 to nie jest delikatna korekta. Ale to nie jest też tak, że będziecie kilometry czaskać takimi gąbeczkami przy takich obróbkach. Wstępnie najlepiej sobie to czymś takim obrobić i teraz spójrzcie. Możecie to sobie w ten sposób. Aha, nie róbcie tego w ten sposób. Dobra, tutaj jest akurat metalowe, ale to tak no łatwo w jednym punkcie, powiedzmy, wytrzeć sobie dziurę, czy co, no na metalu nie wytrzecie, ale no ten diament w jednym miejscu. Róbcie to w ten sposób. Wtedy cała kostka pracuje, diament jest równo ścierany i tak dalej. To jest 60, no ale dobra, to chcemy robić finish, więc zaczynamy 200. Widzicie, jak to schodzi. Już to jest naprawdę dobre. Ale jeżeli ktoś jest mega purystą, można 400. Ogólnie ja szlifuję po pierwsze do etapu, aż nie będzie jakichś wyszczerbień, ubytku, bla bla bla. I przede wszystkim goła ręka musi sobie przejechać tutaj po kancie i to ma być gładkie pod palcami. Oko okiem, ale pod palcami ma być gładkie. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to jakaś wielka filozofia. Trzeba sobie tylko i wyłącznie wziąć to na spokojnie, dobre światło, czas. No i praktyka. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o obróbkę nieoryginalnych krawędzi przeze mnie. Czy przy użyciu gąbek, czy przy użyciu padów. Dajcie znać, jak wy obrabiacie tego typu cięcia, bo na pewno jest więcej rozwiązań niż to, co pokazałem.
Już nie mówiąc o różnych padach, gąbkach itp. Dobra, nie ma co przedłużać. Do następnego. Na razie.